którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu odbywały się ugody weselne w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusowa. Zaproszono też na gody Jezusa wraz z uczniami Jego. A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego: wina nie mają. I rzekł jej Jezus: zostaw to mnie, niewiastą, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Mówi tedy Matka Jego do sług: uczyńcie, cokolwiek wam powiem. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych dla obrzędowych obmyć żydowskich, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. I rzekł do nich Jezus: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. A gdy gospodarz skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział, skąd by się wzięło, lecz słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał gospodarz wesela oblubieńca i rzekł do nich: każdy człowiek daje naprzód dobre wino, a kiedy się napiją, wtedy to, które jest gorsze. A ty zachowałeś dobre wino aż do tego czasu. Taki to początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i okazał chwałę swoją. I uwierzyli weń uczniowie Jego. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, gdy w czasach potopu szwedzkiego nasza ojczyzna była w wielkiej potrzebie, to stało się tak w głównej mierze nie dlatego, że Rzeczpospolita byłaby zbyt słaba militarnie. Stało się tak dlatego, że Polacy byli zbyt słabi moralnie. I cała ta sytuacja, cała ta wielka tragedia, zbezczeszczone kościoły, prawie cały kraj podbity, cały kraj jęczący w kajdanach okupanta, wszystko to tak naprawdę stało się dlatego, że w dużej mierze dla szlachty, dla arystokracji wszystko było jedno. Który król nad nimi panuje? Czy jest to król katolicki, czy protestancki? Czy są to zasady Pana naszego Jezusa Chrystusa, czy mrzonki Lutra? Tak naprawdę wszystko im było jedno. Dobrze wiemy, jak cała sytuacja się skończyła. I znowu, Polska nie została uratowana wtedy dlatego, że nasi przodkowie byli jacyś wyjątkowo szlachetni. Została uratowana dlatego, że Matka Boża tak chciała. Oczywiście posłużyła się do tego również częścią wyjątkowych, szlachetnych Polaków, naszych rodaków, z których możemy być dumni. Jednak to jest jej dzieło. Ona zlitowała się nad naszym krajem. Ona zlitowała się nad naszymi przodkami. Jednak dobrze wiemy, że nasza ojczyzna nie została wtedy uratowana na bardzo długo. Mniej niż 200 lat było potrzebne do tego, żeby nasza ojczyzna znowu upadła. Dlaczegoż tak się stało? Bez wątpienia również dlatego, że Polacy, że nasi przodkowie tak naprawdę się nie poprawili. Że chwilowy zryw, który został wywołany tym wielkim wydarzeniem, jakim była obrona Częstochowy. Oto królowa korony polskiej pokazała swoją moc. I faktycznie skłoniło to naszych przodków do tego, żeby jednak podnieść szablę, żeby jednak walczyć, żeby jednak wyzwolić swoją ojczyznę. Niejako na chwilę przypomniało się naszym przodkom, kim są, że są tym przedmurzem chrześcijaństwa, że ich zadaniem jest bronić świętej wiary. No ale, jak się okazało po raz kolejny, stosunkowo łatwo jest raz chwycić za szablę. Stosunkowo łatwo jest wygnać okupanta. Stosunkowo łatwo jest dokonać takiego jednorazowego czynu. Ale już znacznie trudniej było tak naprawdę się poprawić. Tak naprawdę walczyć ze swoimi wadami. Tak naprawdę codziennie wprowadzać w swoim życiu panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tak te same wady, które doprowadziły do potopu szwedzkiego, bez wątpienia doprowadziły również do późniejszych rozbiorów. I ta interwencja naszej matki, naszej królowej,
Wprawdzie wtedy pomogła, ale jednak, jak się okazało, nie wystarczyło to naszym przodkom do tego, żeby na stałe się poprawić, żeby na stałe wyrwać się z tej obojętności, z tej słabości, z tej gnuśności, która doprowadziła do tego, że ten potop szwedzki w ogóle stał się faktem. Drodzy wierni, my dzisiaj stoimy tak naprawdę w dość podobnej sytuacji, jak wtedy nasi przodkowie w trakcie potopu szwedzkiego. Może się to wydawać lekko przesadzone, ale chyba jednak nie aż tak bardzo. Czyż nie jest dzisiaj tak naprawdę Polsce obojętne, kto w niej rządzi? Czy nie jest to obojętne, czy są to prawa Pana naszego Jezusa Chrystusa, czy nie? Czy to wszystko nie jest już tak naprawdę drugorzędne? Te wszystkie wady, które doprowadziły i do potopu, i do późniejszego upadku, one wszystkie i do dzisiaj mają się dobrze. Wciąż jako naród, jako całość jesteśmy pod tym względem słabi. Jesteśmy gnuśni. Wciąż jeszcze czasem pojawi się taki przebłysk, że chcemy w jakiś sposób zawalczyć o dobrą sprawę, ale na chwilę. Brakuje tej siły do tego, żeby pracować, żeby walczyć, żeby codziennie wprowadzać w życie panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dzisiaj widzimy, tak jak wtedy, sprofanowane kościoły. I dzisiaj widzimy zgorszenie szerzące się w zasadzie wszędzie. Dzisiaj widzimy bezbożne prawa wprowadzane w naszej ojczyźnie, gdzie przecież królową jest Najświętsza Maryja Panna. I dzisiaj w święto naszej Matki, naszej Królowej, chcemy ją prosić, abyśmy potrafili nie tylko raz się zerwać do działania, potrafili nie tylko raz coś zrobić, co może byłoby i spektakularne, ale nie przyniosłoby stałego efektu. Chcemy ją dzisiaj prosić, aby ona naprawdę wzięła nas w swoją matczyną opiekę i nauczyła nas, jak naprawdę wprowadzić w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszym miejscu pracy i w całej naszej ojczyźnie wprowadzić panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, aby naprawdę wszystko odnowić w Chrystusie. I pamiętajmy o tym, że to wprowadzenie, doprowadzenie wszystkiego na nowo w Chrystusie, to nie odbywa się w ten sposób, że coś tam wykrzyczymy, że się zdenerwujemy na kogoś, że będziemy wykrzykiwali, że ktoś tam nam rujnuje naszą ojczyznę. To oczywiście nic nie zmieni. Łatwo jest mówić o tym, co inni robią źle. Święty papież Pius X w swojej encyklice, w której ogłasza swoje hasło swojego pontyfikatu, aby wszystko odnowić w Chrystusie, mówi o tym, że nic nie pomoże tej sprawie odnowienia wszystkiego w Chrystusie. Taka zgorzkniała gorliwość, używam takiego określenia, zgorzkniała gorliwość, czyli taka gorliwość, która wprawdzie sprawia, że człowiek chce coś zrobić, ale kończy się na tym, że narzeka, krytykuje, że komuś coś tam wyrzuci i właśnie zgorzknieje. Słusznie mówi, zauważa nasz święty patron, że nic to nie da. Że jeśli naprawdę chcemy odnowić wszystko w Chrystusie, to musimy na poważnie zacząć od nas samych. To musimy na poważnie zaprowadzić panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa w naszym sercu. I pamiętajmy, że nie możemy tak naprawdę powiedzieć, że ktoś tam rujnuje naszą ojczyznę, bo ktoś tam wprowadza takie prawa, bo ktoś tam dopuszcza się takich straszliwych zbrodni i tak dalej, i tak dalej. Bóg będzie ich sądził. Pan Bóg wie, na ile jest tam zawiniona niewiedza, na ile niezawiniona. Wszystko to będzie Pan Bóg osądzał. Nie nam wydawać tutaj wyroki. Pamiętajmy o tym, że nie możemy powiedzieć, że to oni niszczą naszą ojczyznę. To my ją niszczymy przynajmniej w takim samym stopniu. Jeśli my wiedząc, jak być powinno, jeśli my posiadając ten skarb łączności, zjednoczenia z Panem naszym Jezusem Chrystusem przez łaskę uświęcającą, nie zadajemy sobie wystarczającego trudu, aby naprawdę zaprowadzić panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa w naszym sercu, w naszym domu, w naszym miejscu pracy i później również w całej naszej ojczyźnie. Jeśli do tego faktycznie nie przykładamy się codziennie, jeśli nie możemy powiedzieć na końcu dnia,
że dzisiaj pracowałem po to, aby wprowadzić panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa w moim życiu. Jeśli nie mogę sobie tego powiedzieć, to jestem przynajmniej tak samo winny, jak wszyscy ci, którzy szkodzą temu panowaniu, którzy niszczą panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wprawdzie być może nie zrobiłem bezpośrednio nic, aby zaatakować te prawa Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jeśli wiedząc, jak być powinno i widząc, co się dzieje, nie robię nic, to oczywiście również przykładam do tego rękę, przynajmniej poprzez swoją bierność. Jak to robić? Tak jak wspomniałem, nie o to chodzi, żeby coś tam krzyczeć. Nie o to chodzi, żeby na kogoś tam się złościć. Chodzi o to, aby codziennie o to panowanie walczyć. Najpierw w naszym sercu, co oznacza po prostu walkę z naszymi wadami. To jest pierwsza konieczna rzecz. Nie podejmiemy innej walki skutecznie, gdy nie będziemy najpierw stanowczo, codziennie walczyli o panowanie Pana Jezusa w naszym sercu. To jest pierwszy konieczny punkt. Jeśli to już zrobiliśmy, znaczy jeśli to robimy naprawdę codziennie, to wtedy już można powiedzieć, że tą walkę toczymy. Ale to musi być naprawdę świadoma walka z naszymi grzechami, z naszymi przywarami. Dlatego zastanawiajmy się codziennie wieczorem, czy naprawdę dzisiaj walczyłem z moimi grzechami. Czy naprawdę dzisiaj stanowczo unikałem wszelkiej okazji do grzechu? Czy te grzechy, które najczęściej się pojawiają, czy starałem się dzisiaj z nimi wygnać? To jest ta pierwsza rzecz. Oczywiście śpieszmy przed Najświętszy Sakrament, aby tutaj szukać siły do tej walki. I wtedy, gdy już to robimy, gdy naprawdę tutaj stanowczo walczymy o nasze własne uświęcenie, gdy staramy się odkryć nasze wady i bezlitośnie z nimi walczyć, to wtedy oczywiście również należy starać się wprowadzać to panowanie Pana Jezusa tam, gdzie potrafimy, tam, gdzie możemy. Wszystko spokojnie i roztropnie. Bez tej zgorzkniałej gorliwości, o której mówi święty papież Pius X, która wprawdzie uwielbia innym wypominać, co oni zrobić powinni, narzekać, krytykować i tak dalej, ale to oczywiście do niczego nie doprowadzi. Jeśli pracujemy nad nami samymi, to wtedy będziemy również potrafili znaleźć tą roztropność do tego, żeby tam, gdzie potrafimy i tak, jak potrafimy, zasiewać to dobre ziarno, żeby wprowadzać powoli te elementy panowania Pana naszego Jezusa Chrystusa w naszym najbliższym otoczeniu, żeby poddawać tym dobrym duszom, które może szukają prawdy, jakąś dobrą myśl, żeby skłonić się do tego, żeby zbliżyły się do Pana Jezusa, żeby zbliżać nasze rodziny do Najświętszego Serca Pana Jezusa bijącego w tabernakulum, tak jak potrafimy, tak jak się w danej konkretnej sytuacji da, żeby działać tam, gdzie jesteśmy, w szkole, na uczelni, w miejscu pracy, w domu, gdziekolwiek, wszędzie, dla tej duszy, która faktycznie skupiła się na tym, żeby walczyć z własnymi wadami, która naprawdę stara się służyć Chrystusowi i chce do Chrystusa innych doprowadzić, takiej osobie, która nie poddaje się tej zgorzkniałej gorliwości, takiej osobie już Duch Święty podpowie, jak powoli, ale skutecznie, z miłością, a jednocześnie z siłą działać w ten sposób, żeby to panowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa naprawdę zaprowadzać. Najpierw w naszym sercu, później w naszym otoczeniu i w ten sposób również walczyć o nie w całej naszej ojczyźnie. I oczywiście, jeśli ktoś ma większy wpływ, jeśli ktoś może wpływać już bezpośrednio na instytucje państwowe i tak dalej, oczywiście może i powinien to robić. Każdy tam, gdzie ma jakiś wpływ. Nie krytykowanie, nie mówienie, co jest nie tak, co coś zmieni, ale właśnie ta nasza mała praca, tam, gdzie możemy, tam, gdzie potrafimy. Prośmy dzisiaj naszą Królową, byśmy potrafili to zrobić, aby ona otoczyła nas swoim matczynym płaszczem, swoją opieką, aby ona formowała w nas Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak żebyśmy stawali się coraz bardziej do Niego podobni, żebyśmy potrafili to Jego panowanie wprowadzać, tak, żebyśmy nie musieli oglądać takich katastrof, jakie nasza ojczyzna już musiała oglądać właśnie przez gnuśność, przez zaniedbania naszych rodaków. I nie łudźmy się, że my tutaj jesteśmy lepsi, ale mamy naszą Królową i ją prośmy, żeby ona nas przed tym uchroniła, żeby ona uchroniła nas przed tym, nas zmieniając, uświęcając, prowadząc do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.